Halo, halo widzowie, witam was w kolejnym odcineczku z budowania miasta. Jak pamiętacie, teraz na ten odcinek zaplanowane jest ogarnianie nowej miejscowy, której no mocno nie rozszerzymy, tak mi się wydaje, ze względu na tą górkę. Choć też mogę się mylić, jak wiadomo. No co, ogółem jak nasz income wygląda, też muszę sobie zerknąć na szybko, szybki reminder. No dużo nie zarabiamy, no najwięcej zarabiamy z tej ropy, która jest o dziwo mała, nie? Jakby po prostu mała na zasadzie, że mało tutaj miejsca zajmuje. No to i tak chyba nie cała ropa, stąd w ogóle wartość gruntu no jest coraz wyższa, nie? Tutaj jest potężna, że tak to ujmę. Zasoby, no zasoby tak wyglądają. To sobie sami pomogliśmy. No co widzę, no budujemy dalej, no. Trzeba wprowadzić tutaj mieszkańców. Żeby to nie było takie opustoszałe. Ilu musimy teraz wprowadzić? No, 14 tysięcy. Może być ciężko. Rzekłbym nawet, że bardzo ciężko. No, tutaj ogarniałem to rondo. Albo mnie zapisało, albo nie ogarniałem. Jedno z dwóch, I guess. Tutaj mamy cacy, coś takiego. No, tu widać jakby było. No, tu było robione, tu widać. No, ale z tym się na przykład nie zapisały, no. Albo zapomniałem o tym. Jedno z dwóch. No, znak, że wjeżdżasz na autostradę. W sumie spoko. Pierwszy raz to widzę. Pierwszy raz na to uwagę zwróciłem, może tak. Dobra. Mam mały plan, mianowicie. Jak wygląda tutaj stawianie tej drogi? A, całkiem dobrze. Ty, myślę, że będzie gorzej, widzę, nie? Tak szczerze. A wyszło całkiem wpyte. To my... No nie ga... To możemy to całe osiedlić. I like this idea. Giga. No to tutaj wchodzimy w czwórkę. Tu przechodzimy na szóstkę. I tutaj na czwórkę i będzie git. Tutaj chciałem, o. Tak, tu. To ominiemy sobie tą górkę. Albo po prostu zakończymy w tym miejscu. No. Coś takiego. Za blisko tutaj nie stawiamy, więc idziemy kawałek dalej. Nawet mogliśmy ich połączyć w sumie. Teraz tak, bo chciałbym tutaj w tym miejscu postawić jakiś ten... Tutaj bym chciał postawić jakiś taki większy budynek. Tutaj. Chyba uczelnię musimy tak też sobie. Wiemy, że tu postawimy uczelnię, okej. Okay. Jedno uczelnie na miasto to i taki ma dobry wynik. Tutaj mamy Teatr Cudów. Teatr Cudów jest za duży. Ale... Drapacz chmur, mimo całkiem przyjemny może być. Stadionu nie chcę. Coś takiego. Dobra.
Teraz tak. Dobra, ten kamień zburzymy. Dobrze było mieć tutaj dwa wjazdy. Tutaj zostawiamy takie puste, mimo chyba tak będzie najlepiej, tak? Skupiamy się na budowaniu tutaj i już widzę, że już się robi ciężko z budowaniem tego tutaj. Wiadomo, to nie musi być jakieś super idealne miasto, nie? Znaczy idealne, równe, I mean. To nie o to w tym chodzi. Różne wariacje dróg, choć wszystkie są takie same. Ale wiadomo. I stąd byśmy podłączyli ich tutaj, w tę mańkę, coś takiego. Tylko, że tutaj już bez tego, żeby tak blisko się nie budowali w drogi głównej. I stąd jeszcze możemy coś takiego poprowadzić. O. A tu się postawi jakiś duży park, może jak załapię w tą stronę. Były duże parki na pewno, dostatecznie duże. Tylko gdzie one były? Tutaj parki są. Taki fajny duży park był, ale nie wiem czy... No, się zbyt strome zbocze. Ale to można zawsze zrobić kilka parków mniejszych. I źle postawiłem. I one się tak zastakują fajnie, git. Teraz robimy tak, tak, zostawimy coś takiego jednak. Dobra. To wam zaraz wszystko podłączymy na luzie. Zaznaczyłem strefę w ogóle na ostatnim odcinku, czy zapomniałem? Nie, zaznaczyłem, ale za małą. To musi być... Zaznaczmy już tak nawet, jakby miała być trochę większa niż planowana. Dobra. Tutaj nie zrobimy dostępu metrem. Tutaj zrobimy trochę inaczej. Mamy blisko tory, więc nikt będzie chciał skorzystać. A. Właśnie miałem coś z tym torami. Jezus, przypomniałem sobie niepotrzebnie o tych torach. Dobra, widzowie. No, jak już jestem gamoniem lekkim. Musimy to od razu naprawić, bo ja o tym znowu zapomnę. Teraz pytanie, jak to można naprawić? A, będzie tak, widzę, bardzo prosto. Brzeg. Rzeczy z modyfikacji blokują to. Robimy tak. Nie. To było tak. Tryb tworzenia połączeń. Łączysz to. To są ostatnie pociągi, które tędy jadą, nie? No, się tak ledwo przypychają, jeszcze to widzę. Ale porażka. I znowu modyfikacja. Tutaj życie ratuje, pyk pyk. Dobra, musiałem go całego zniknąć.
A, dobra, jestem klaunem. Nie poprowadziłem tych terów nigdzie. No. Porażka. To będzie ciekawa przeprawa dla tych pociągów. Nie wiem, czy o wiele łatwiej nie było, jakbym tych podziemy tutaj po prostu wrzucił. Dobra. Powinny ruszyć chyba, nie? No, nie no, nie ma, nie powinno ruszyć, właśnie nad zenitwa. To nie ruszy. Główne pytanie. Jak to teraz podłączyć tak, żeby było dobrze, nie? Jeszcze chyba mniejsze to było. Dobra, trochę się musiałem zamknąć, żeby się skupić. Tryb tworzenia połączeń, please, dzięki. Sprawdźmy, czy to jedzie, dojedzie gdziekolwiek. Do Las Vegas jedzie. No, pokaż to. Jedziesz pod ziemią. Cyk, cyk, pyk, pyk, myk, myk. No i chyba git, co? Ta, no to zanim się ten trafik ogarnie, teraz trochę to potrwa, nie? No jeszcze teoretycznie z tej strony, ale no muszę z tej. No stąd puszczam aż 3 stacje, a stąd tylko 2.
No to jest jedyny taki w sumie, jedyny road. W miarę normalny. Ale też się będą chyba zapychać pociągi. No jedna stacja to za mało, mógłby nie patrzeć. Dobra, ale jakoś pracuje to. Wiadomo, nie jakoś super, ale może coś. Nie będę chyba budował tak jak ostatnio tego kółka z uczelniami, bo mnie po dupcy w opór. Nie, to było... No to nic z tego nie miałem, naprawdę nic. Albo nie potrafię tego jeszcze wykorzystać. Możliwe, że jedno z tych. Dobra, jako jeszcze tutaj tylko i będzie git. Cała strefa będzie już w miarę tak, może i trochę na szybko, ale ogarnięto już będzie. Dobra, i z niej muszą być dwa wyjazdy minimum, bo inaczej jest porażka. Co jakiś czas jakiś. Tutaj nawet można raz tak podłączyć do cel w sumie. Dobra, kit. Nawet mogliśmy zrobić coś takiego. Pyk. Pyk. Pyk, pyk. Pyk. No widzicie, co ja to mam. Dobre plany. Dobra, coś takiego. Śmiesznie to wygląda. Ale no. Ma działać, nie wyglądać. Dobra. Tylko, że teraz musimy zrobić coś takiego, że... A, nie mogę nawet jeszcze tego na... Okej. Dobra, okej. We can work with that. Teraz musimy tu wodę poprowadzić. Dobra. Na razie same główne ulice. Można to podłączyć do tego i można to podłączyć z tym. A jeszcze to jest dużą drogą, więc tutaj też musi być. No trochę tego jest, nie? Jakby nie patrzeć. Ja jestem ciekaw, czy mi się trafik w ogóle naprawi, nie? Tak. No nie wydaje mi się, żebym się naprawił trafik na tych pociągach, ale... No dłużej strasznie wysyłamy, strasznie dużo. Mamy taki duży ten wysył tego. Tutaj się nie korkują jeszcze, to jest dobry znak, ale powoli zaczynają, nie? Ale takim sporo flow zmniejszyliśmy, znaczy flow. Tutaj najwięcej stoi tego dziadostwa. Dobra. Mamy to, to jeszcze tylko prąd poprowadzić, no chyba, że elektrownię atomową postawimy. Ale nie no, nie no, pointless w sumie. I dotąd, bo tutaj tak muszę dać te czwórki bez tego. Bez drzew. Gdzie jest czwórka? Jestem na dobrych drogach, średnie drogi. Czwórka z drzewami po bokę. Sama. Dobra. Też szurka z drzewami na środku. I to jest szóstka. Na początku nie chcę tych dróg mieć tego. Dobra, no to zbudujemy. I guess.
Teraz ostrożnie, bo... Uwaga, bo coś takiego... No, coś takiego niech będzie. Tak, tak, coś takiego. Oddajemy kratkę i tutaj już możemy na całość postawić coś takiego. Tylko tutaj tak. Z tej strony teraz są sklepy. Biura. Musimy postawić szkołę podstawową. Szkoła podstawowa, tak żeby to... No to dużego zasięgu nie ma, ta szkoła podstawowa, jakby nie patrzeć. Więc trzy będą takie, na spokojnie. Średnia. Też może być. Znaczy może, musi. Jedna na głównej drodze też. I tu niech gdzieś będzie biblioteka. Fajnie było, jakby nie było zbyt stromego zbocza. Dobra, coś takiego. Służby. Ja lubię zawsze szpital na głównej drodze mieć. Nie wiem dlaczego tak lubię po prostu. Lubię bez większego znaczenia. Tak samo te różne prywatne rzeczy, znaczy prywatne, to prywatne mówię. Takie przyzwyczajenie. No, straż pożarna to tutaj. Policja też gdzieś tu, żeby mieli wyjazd w miarę sensowny. I na ten moment to chyba tyle. Możemy jakieś te postawić, żeby była zabawa dla nich. Jest git. I reszta tutaj sklepy wchodzą. Dobra, i się budują. Nice, imo nice, imo nice, imo nice. Niech tu mają sobie sklepy. Jeszcze do was prąd nie doszedł. Oja, aluja. Dobra. Udało się to jakoś złączyć sensownie. No się powoli tutaj budują, nie? Już zapełniliśmy wszystkie potrzeby. Szczerze to nie wiem, co więcej można zrobić. Co on potrzebuje? A, bo to biurowa, okej, okay, okej. Okay. Cemento to byłoby tak idealne dla tego. Właśnie wywaliliśmy się z kas na rzecz hoteli. Oj, nie wiem, czy ten jest killer. Dobra, ale to na razie kości muszą zejść. Ta chwilę potrzeba. Dobra. Ale tak jesteśmy już na dobrej drodze, Imo. Z tym na przykład miasteczkiem tutaj. Tylko, że nie sklepy chcą otwierać. No to sobie otwierajcie. Jakby nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście sobie otworzyli sklepy.
Tylko, że jest tylko prąd, nie? A tak poza tym to git. Okej, tutaj chcą miejsca pracy i coś do zwiedzania, żeby blisko, to z miejsca pracy to sobie znajdźcie was. Znaczy tak, gdzieś muszę je postawić, a tu mi pasują. Wzdłuż tego. Dobrze jest jak na razie. Tylko dalej brakuje takiego zadowolenia ogólnego mieszkańców. A ciężko coś takiego teraz wymyślić do zbudowania. Poza takimi unikatami, nie? Śmiesznymi. Od biedy mogę na taką wieżę to postawić. A widzisz, tylko że to nie, jest, nie idzie jako dla nich miejscówka, nie? Bo jest podon... No jest do tej drogi podłączony, to powinno być git. Duno. Dobra. Jakoś już to wygląda, nie? Tylko że teraz tak. Trzeba zrobić ruch, którego się obawiam najbardziej. No. Boję się, że grubo, za grubo. Ale chcą mieszkać, nie? Jaki to wpływ ma. I zrobiłem ten sam błąd, co ostatnio mówiłem. Mam nadzieję, że jesteście dumni ze mnie, no. Mówiłem o tym dosłownie ostatnio, gdzie wy jedziecie? No, mówiłem, jedną gwiazdę miasta, jedną gwiazdę miasta, nie no, porażkę. Ale zgałganiłem to teraz. O kurde, w całym mieście ruch zatrzymuje tym miasteczkiem, no. Nie jest dobrze. Jest wysoko, strasznie. Teraz pytanie, jak to naprawić? Światło stąd wyłączyć, to pierwszy ruch na pewno. On się dopiero rozwija, to na początku takie korki muszą być, bym rzekł. No ale podłączyć to do miasta gdzie trzeba jakoś jeszcze, bo to jest lipa straszna. Moglibyśmy zrobić coś takiego równie dobrze. No dajmy przejazd tym mieszkańcom tu w razie czego, taki sneaky peeky może. Uważaj, żeby był. Na tej autostradzie w ogóle trzeba speed limit zwiększyć. 140. No, ale mamy tych, co sobie skrótem wolą pojechać, więc jest ok, jest ok. Dobra. Będziesz sobie nie skupcze miasta przez to. Dobra, będziemy obserwować, no tu jest pożar. Straż pożarna jest od tego co walczyć. Wygraliśmy mecz na dodatek. Musi nagle wprowadzać, co dobrze jest. Ale chyba sobie widzę i na tym na razie zakończymy odcineczek, bo to jest już całkiem spory materiał. I będziemy na bieżąco monitorować sytuację tutaj. A to wygląda całkiem ciekawie. No, jest trochę tego. Poczekaj, wezwoni. Jedziemy za tobą, będziemy sobie obserwować jak te karki wyglądają. Wszyscy tym jedno... O kurwa. To ja tego nie zrobiłem, się coś skupczyło. Mówię wam. Te korki dalej, tu są dalej. No, będziemy to walczyć z tym. Dobra, widzowie. Dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.